Siemeczku, jestem Petem Games, witam Was. Witam Was na kolejnym vlogu. Dzisiaj zajmiemy się ciegabieniem łagas. Pasowaniem siana. Przygotowałem sobie przed odcinkiem, będziecie późna pora nagrywek, bo jest 22:44. Mało kiedy spotykana taka godzina nagrywek. Ale lecimy, bo tak w polu jest. Dobra. Odpalamy sprzęt. Trzydziestka do remontu już powoli już się zaczyna. Psuć. Czekajcie, przeczytaj sobie tak. Jak to pasować. 8 na godzinę. Nie wiem ile czasu będziemy tutaj grabić. Z tego względu, że też chcę mocno dzisiaj popracować na tym polu. Takie było założenie. Patrzcie, ciekawe, czy nie za dłużej będą tutaj pałki robione, a to się okaże przy prasowaniu. Z 10 minut gabienia, z 10 minut prasowania i będzie elegancko. Dziękuję Wam za tak fajny odzew odnośnie vloga, tak to mogę ująć, vloga związanego z zakupem krów wraz agregatowaniem baczni pod siebie. Bardzo fajnie, teraz na ten moment nagrywek jest blisko 400 wyświetleń. Naprawdę, bardzo fajnie mi się to przyjęło. Jestem zadowolony. I dlatego chcę pisać z tymi vlogami, żeby to się w ogóle coś działo. Widzicie 600 na koncie, no kasa się nie trzyma, można powiedzieć. Czekajcie, chcę zobaczyć szczepałości, jak to wygląda z wyświetleniami. Właśnie 382 wyświetlenia na ten moment. Przepraszam, 416. 416 wyświetleń. Dziękuję Wam serdecznie za taki odzyw. Właśnie na moim pełnym kanale. Czekajcie, bo tu troszeczkę mylą biegi niestety. Czekajcie, czy jedynka to będzie co nas nie może być jedynka, bo będą za mała prędkość, duża prędkość, za małe obroty na wałku. Czas tutaj to ładnie dopasować. I lecimy. Często snowem ładnie porasnęło siano. Bardzo dlatego mogę sobie to elegancko podrobić. Bo jednak tej paszy potrzebujemy, wiadomo, na samym sianku. Ale już mam zamówione 1,5 tony śruty rzepakowej po 1600. No trochę będzie mi kosztowało to. Ale chcę trochę tej wydajności, znaczy chcę to dla nich wtrzymać. Chcę 14 i to podprawi. Więc śruta rzepakowa będzie robiona. Chciałbym także prawdopodobnie po żniwach ogarnąć sobie żyto na kiszonkę. No i może pójdziemy kukurydzę od razu. Mimo wszystko, że mamy takie maszyny, jakie mamy, a na jakąś jedną rzędówkę może jakieś tam parę. Ale tak powiem, robimy sobie kukurydzy właśnie na kiszonkę. Chciałbym tylko tak szybko z tym iść, tak jak to było wcześniej. Po prostu wiem, że wydajność będzie składa wtedy, a tak to niestety wydajności może być właśnie mało. Nie chcę, żeby takowy spadły z tej wydajności. No tak trzeba nie właśnie zrobić. Na razie. Zobaczcie, na razie jest maj, można powiedzieć pod początek sezonu pierwszego ogólnie na moim gospodarstwie. Więc zobaczymy finalnie, jak to będzie chodziło. Tego nie wiem. Myślę, że następny odcinek to prawdopodobnie będą żniwa. Czy to wypali, czy to będzie na jutro, czy będę miał odcinek na jutro. Prawdopodobnie pierwszy raz pewnie od dłuższego czasu nie będę odcinka na niedzielę.
z tego względu, że trochę mam roboty odnośnie pracy, pomocy przy ciągniku. I przy wiatrze i tak prawdopodobnie odcinka nie uda mi się nagrać, a jeszcze mam wieczorem wyjazd. Więc teraz prawdopodobnie ta niedziela odcinka niestety w 90% nie będzie. Chyba że późną niedzielą i najwyżej jeden. Może jeszcze jakoś tam się to uda zrobić, a na pewno nie na 8 godzinę, czy tam na 9, jak to będzie planowany ten. Tak, co do ogólnie gospodarstwa tutaj. Musimy sobie tutaj już ogarnąć w tej części. No niestety, z tego co... Ojojoj. Zobaczymy. Gubi mi ciśnienie 30 na cylinder. Gubi mi ciśnienie. Prawdopodobnie trzeba będzie zrobić remont kapitalny 30. Niestety, a to gorsza. Ta druga 30 też nie jest w dużo lepszym stanie. Wszystko zaczyna wychodzić. Będzie pięknie po zakupie ciągnika. Więc teraz trzeba będzie się naprawdę trochę upocić, żeby te ciągniki porobić. Maszyny mam nadzieję, że jakoś tak w miarę będzie dobrze. Bo na razie wszystko. No po prostu chodzi przekładnie w gradację, pięknie chodzi, tam lekko można powiedzieć, tylko co jest mankamentem, to są mocowania do zębów, tam już się troszkę zaczyna po prostu ze starości czerdzewiało, więc muszę to pewnie ogarnąć i to tylko tyle. Pasa dopiero będzie zastosowana, powiedziałem, no, wiadomo, kupując, proszę, to gospodarstwo nie przemyślałem w pewnym sensie, oczywiście nie, że w innym sensie, ale tak ogólnym, że jednak w takich maszynach, które były kupowane typu 30 prasa czy właśnie kawałka tam z gariaka, zależy jeszcze jak to mówi, no to było, proszę Państwa, tak powiem, rzucenie się na głęboką wodę, tak. Nie wiedziałem, czy te obie 30 będą sprawne. Powoliłaś, jak wspomniałem, wychodzi wszystko. Proszę, po prostu ja w jednej ciśnienie nie trzyma. Tak, tej może na razie, jako taką, może przytrzymam na upad tego ten sezon. Wiadomo, troszeczkę już za mocno dostaję w kolorach. Więc prawdopodobnie będziemy musieli szukać racji to ciągnika, bo z tego co patrzyłem, no ktoś tam nie jest taki tam teoretycznie duży, bo sam mi się może da po 1500, może w tysiącach złotych. No prawdopodobnie muszę cały kapitalny silnik robić, czyli tak o kipie ścieni, korbowody kuleje. Oczywiście sprawdzić, czy głowica jest dobra, czy nie trzeba kupować głowicy, czy będzie trzeba robić ogólnie planowanie starczy głowicy, ustawić ogólnie szczelność, bluzy zabawowe za bardziej, tak dobrze pamiętam, więc tu troszeczkę będzie trzeba bo tej pewnie nadgonić, ewentualnie trzeba, no, mam nadzieję, że czego nam jeszcze tutaj zimy wytrzyma, bo tam naprawdę, tam za sama, tak, 12 tysięcy motogodzin, tu już nie jest tak mało, jednak tutaj już te mękamenty wychodzą po prostu na 1,30. Ale jakoś widzicie, daje to wiadomo, nawet mimo tego, że jednak ta zgrabiarka też lekka, bo do lżejszych widać nie należy, bo to wszystko naprawdę też się mocno tutaj bija. To będzie dość interesujące, można powiedzieć, w pewnym sensie, żeby to po prostu wszystko elegancko ogarnąć. Więc na pewno jakieś koszta będę chciał znowu ponieść. Dobrze, że sam znam się na mechanice, więc mogę sobie tutaj pogrzewać. Albo będzie, wiecie, automatycznie tak, że jeśli będziemy mieć silnika, no to muszę mieć zakupione filtry paliwa, oleju,
olej oczywiście sprawdzić, już ewentualnie całą instalację. Więc sprawdzam i tak typowo pewnie cały kapitalny remont silnika. Bo to mnie ona dopiero zaczęła tak coś właśnie dolegać po wcześnym koszeniu trawy. Bo już tam coś zaczęło się mocno grzać. Wiadomo, przy tym pługu jeszcze coś tam, wiadomo, dostawała po, może nie to sobie po garach, ale na przykład coś dostała. No i zaczęły właśnie takie komendy chodzić. Pocić się jako tako nie poci, ale ciśnienie jest, boję się, że też mogła być uszczelka pod głowicą szyi. Ale na razie nie widzę w sumie, bo płynu mi nie ubywa. Właśnie w chłodnicy. I się nie, po prostu nie miesza z olejem. Więc tutaj na razie nie jest tak źle. Ale wiadomo, celność, wszystko posprawdzać. Może coś tam podkręcę, znaczy sprawdzę jeszcze pompę, może na tej pompie coś tam podkręcę, ale raczej wątpię już prawdopodobnie w 10%. Na następny odcinek trzeba będzie pewnie pieniądze mieć pewnie wydane na tą 30. Po prostu włożyć te pieniądze, tak? A kiedy to koszt będzie, jak się dowiem, pozadzwonię do Adrony, podzwonię po innych te sklepach, no to prawdopodobnie będę wiedział co i jak, może jakiś starszy mechanik też przyjdzie mi doradzi, co mam po prostu z tym robić. Chyba dojeżdżamy do końca, nawet fajnie mi to wyszło i będę mógł sobie po prostu już powolutku przygotowywać prasę. Kurwa mać. Prasa ogólnie już spięta szczeloną 30, więc mogę sobie na spokojnie, będę mógł sobie to ogarnąć na luzaczku. Wiadomo, gabi wypasować też zbytnio szybko, jeden, myślę, tak to jest 5 na godzinę, to będzie maczej max tej pasy. Parę tam kostki też trzeba nie posprawdzać, czy to zbicie jest w miarę dobre, czy po prostu sznurki też nie będą brydać, mam nadzieję, że nie. Sznurek ogólnie jeszcze też widać była w tej pasie, by myślę, że na to siano mi starczy właśnie na spokojnie. Zupełnie się dziwicie, czemu ja mam, czemu ja tak po prostu grabię? Typu właśnie, że jeżdżę bez poprzeczniaka, mam powiedzieć sobie. Po prostu tak na realu robię. Więc tak sobie zwyczajnie i tak właśnie robię. Dobra, lecimy tutaj. Odcięło 31. No i lecimy do 32. Podpalamy maszynę. Dobra, może 30 to jest znaleźć bieg, dopasować bieg. 2 na godzinę, to będzie jakby 3 na godzinę. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Oczywiście rozkładamy, opuszczamy i włączamy pasę. Powolutku, no to pierwsze takie pasowanie moje. Sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie ładnie zaciągało. Jakie będzie miało zbicie. Pewnie trzeba trochę podkręcić, bo ona była trochę zregulowana. Na razie jakoś tam łyka. Jedna kostka już powoli te kostki wchodzą. On trochę tu będzie może przytęgło. Tymi kostkami. On trochę widzę, trochę zostawiam. Chyba się tak zrobię, ale muszę chyba grać od góry. Będzie najbardziej klarowne dla mnie położenie. Dobra. Fajnie, to chciałem, przepraszam. No i teraz zobaczymy, czy zbicie w tej pasie jest dość dobrze zrobione. Dobrze po prostu ją ustawiłem co do zgnotu.
Wiadomo, perfekcyjnie nie popracuję pewnie i tak dalej, ale mam nadzieję, że na dużo także nie zostawię. Ewentualnie może to mi jak najbardziej czego to może potem poprawić, to by pasowało. Słuchajcie, spróbujemy trochę szybciej. To pójdzie. 6 na godzinę, czyli niedobrze. Ma zobaczmy, czy to jest bicie jest dość dobre. Da się. Patrzcie, o kurwa. Luksus. Dobre zbicie. Dobre zbicie jest, proszę Państwa. Na luksusie. O. Nic nie przepuściła na razie. Mam nadzieję, że tak zostanie do samego końca. Miał być steczny. Dobra, najgorsze to jest właśnie to, że ja mam spłonski podbierak. Bardziej bulgarnia pewnie prawdopodobnie byłaby kostka sypła, no ale wiadomo. Trzeba się cieszyć tym, co było. To kupowane było, wiadomo. W sytuacji człowiek trochę tak nie przemyślał. Może źle mówię, że nie przemyślał. Po prostu brał to, co było na placu, tak powiem. To tylko tyle, co można powiedzieć w temacie. Słuchajcie, te 6 na godzinę, czy będzie za nas? No chyba będzie. Ale patrzcie, jak to jest tęgo porobione. Bo przynajmniej tęgo przymocno porobione, wiecie? Z tego, co wynika. Bo naprawdę kostka za kostką. Dosłownie, kostka za kostką. Tych kostek nie wiem, czy mam tutaj. Ciekawość, to nie jest licznik bel. Jest licznik bel. Mogę sobie na spokojnie patrzeć, ile tych bel będziemy w ogóle mieli. Wiadomo, jeśli byśmy to pociście pasowali i to wszystko, to też byśmy mieli pewnie wydajność dużo bardziej. Dużo lepszą, tak? Niż teraz. Ale nie ma co narzekać. Chyba nie to leci. Jak na pierwsze takie ustawienie pasy. Po prostu tutaj inaczej pasy jeszcze w życiu nie miał. To i tak nie tak źle to wygląda. O ja pierdolę, ile kostek. Trzeba jeszcze do garażu kupować kostki. Pasy pewnie wystawić, ewentualnie znaleźć sobie lokum do maszyn, a robić miejsce na właśnie na kostki. Tak, no bo to też nie było tak przemyślane zbytnio. Czy wiecie, tutaj przeważnie maszyny stały na dworzu, na zewnątrz. Dlatego ten garaż, w którym właśnie był siewnik, właśnie wspomniana prasa, czy inne maszyny, tam było te pół miejsce na składowanie siana. No i teraz w sumie też się nie dziwię czemu. Bo jednak tutaj to jest ta wydajność naprawdę konkretna. Wiadomo, tutaj by to nawiedzenie było, ja tam nie dawałem, ale z tego co wiem, to podobno tutaj w PGR-ze, tutaj gospodarz, proszę, PGR. Właśnie brał sobie gnojowice od świń. Tutaj wiadomo, że te świńska gnojówka dość dobrze działa na łąki. Nie są tak tam, można powiedzieć, w pewnym sensie nie musiał tam być na wozu, nie dawał nic, bo tak by już kolejna świńska swój efekt miała, ale wtedy będzie w ogóle trzeba trochę zmniejszyć nawet, bo patrzcie, jak wylatuje praktycznie jedna za drugą, jedna za drugą, jedna za drugą. Teraz mi ciężko ustawić, bo taki postawiłem taki dość konkretny. O, a tam coś zostanie do sobie na wyżej, będę poprawiał to na spokojnie. Nie wiem, czy sobie wiedzieć teraz na 2 godziny, na 2 godziny, na 2 godziny, na 2 godziny, ale chyba nie. Już trochę się już lepszy pozrobił. Mniejszy. Dobra, za 6 na godzinę to już będziemy tylko pocisnąć. Na spokojnie. A dzisiaj pięknie to robota idzie. Patrzmy jeszcze dla pewności, czy się nic tam nie rozwiązało.
Nie, pięknie wszystko wygląda. O, chusteczka leciutko. Pięknie. No nic do najgorzej to jest to, że już na dzień dobry praktycznie wymaga wapna i wymaga założenia. Tu już no jednak kropki będę, może się uda zrobić. Może się uda, może się nie uda zrobić. Wapna, prawdopodobnie tylko wapno na jesieni. Bo je zrobić. Może wtedy coś tam to odda jeszcze. Może nie. Tego ciężko stwierdzić. Jak to będzie wyglądało. No no, to jest imię. Tak, teoretycznie patrząc, to nie było tak źle to. Te pole porobione, te pola, łąki. Tylko, że brakowało przede wszystkim wapnowania, tak? Ja też niestety brakuje większych ilości pieniędzy. Też nie mogę sobie pozwolić na to, żeby te wapno sobie tutaj zrobić, tak? Tu widzę, że musiał chyba jeszcze później narzucić i chyba te kostki odrzucić i jeszcze raz przejechać po prostu te mijaki. Naprawdę, które tu już jest. No jest za wąsko. Na tej pasy jest za wąsko. Trzeba ta pasa jest za wąska, no ale bardzo trzeba jeździć, nie, trzeba prosić kogo, żeby przyjechał pracować. Tylko sobie na spokojnie mogę sobie sam popracować. Czekaj, czyli się mam ten pomoc włączony. No jest trochę tych kostek. Na ten moment mam już zrobionych 62 kostki. Czyli raz i teraz 300. 13 tysięcy litrów siana. Bardzo, bardzo dobrze. Chyba, nie będę przedłużał. Umówmy, to jest późna godzina, jeszcze chciałbym jeden odcinek nagrać. Mówię, że łapie się uda. Więc w dzisiejszym odcinku byłoby to tyle. Jeśli takiego odcinka się spodoba, to też w ogóle komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, że z tego odcinka. Na razie, cześć.